program Polska na Dzień Dobry. Witam Państwa, witam również mojego kolejnego gościa. Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a także były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Właśnie teraz będziemy rozmawiać o tym, co w polityce krajowej, ale też i zagranicznej. I zaczniemy od naszego własnego podwórka. Gdyby mógł pan skomentować wydarzenia, które miały miejsce 11 listopada. Prawo i Sprawiedliwość wydaje oświadczenie, zapewnia, że wszystkie sytuacje będą wyjaśnione. Premier Mateusz Morawiecki również oczekuje wyjaśnień także od instytucji państwowych. Bardzo proszę. No, się wydaje, że popełniliśmy dwa błędy. Jeden błąd to jest od wielu lat nie mamy, przepraszam, właściwej polityki historycznej, ponieważ pod naciskiem i części opinii polskiej, opozycji, jak i światowej, no jest taka obawa, aby wchodzenie w historię, tworzenie polityki historycznej nie stygmatyzowało nas, nie robiło z nas jakiegoś państwa obciachowego. Natomiast no, wszystkie państwa, które wiemy, były mocno poszkodowane przez historię, taką politykę historyczną mają. Dawno te programy zostały przyjęte i tego sporu wewnętrznego nie ma, czy to w Niemczech, czy to w Izraelu, czy to w Rosji. A druga kwestia to jest, no spotkaliśmy się od kilku miesięcy z niebywałą, brutalną agresją różnych środowisk protestujących. Ja pamiętam jeszcze z lata te obrazki, jak tam sławny Margot i inni skakali na samochody. Potem widzieliśmy te lewicowe demonstracje, tak zwane marsze kobiet, czy protesty kobiet. No i nie reagowano. No i okazuje się, że dzisiaj w trakcie marszu tego Marszu Niepodległości znalazły się grupy, które chciały być może odreagować, chciały zrewanżować się. No więc wielka szkoda. To są skutki braku konsekwencji w reagowaniu na chuligaństwo, na barbarzyństwo, z którym spotkaliśmy się wiele miesięcy temu. Ale panie europośle, były też sytuacje takie, że policja nie pozwalała na dołączanie do tego marszu. Czy kto z policji powinien również ponieść konsekwencje za to, że ci, którzy oglądali za pomocą właśnie telewizji, chcieli obejrzeć kawalkadę, wielką kawalkadę aut i motocykli, pytali, gdzie są te motocykle i gdzie są te auta? Pani redaktor, my tego nie odpowiemy, nie rozstrzygniemy na to, dlatego że nie, pani była pewno jako reporterka, widziała fragment. Ja oglądałem to w telewizji, znam tylko też migawki, więc trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie, kto za to wszystko odpowiada. To wymaga rzeczywiście, jak mówi poprzednik mój, wymaga solidnego śledztwa, zidentyfikowania. Dzisiaj są duże możliwości techniczne zidentyfikowania tych ludzi, ponieważ było wiele telewizji, wiele kamer, wiele nagrań robionych telefonami prywatnymi i naprawdę można znaleźć odpowiedź na to wszystko. Także nie koncentrujmy się teraz na takich szybkich wypowiedziach polityków przed kamerami, ponieważ nikt z nas nie zna całego obrazu. A jest, jak powiedziałem, techniczna możliwość, żeby dotrzeć do prawdy. To teraz przejdźmy właśnie do tego, co dzieje się również w Europarlamencie, o czym dyskutuje cała Unia Europejska, a dyskutuje o budżecie. Czy my jesteśmy postawieni w tej sytuacji, w tym momencie pod ścianą, jeśli chodzi o te pomysły związane z praworządnością i budżetowaniem Polski? Panie redaktor, skoryguję. Unia dyskutuje o władzy, o tym, kto ma decydować o Europie, kto ma prawo decydować o kierunkach rozwoju Unii Europejskiej, które państwa, które instytucje. I w tej debacie wykorzystuje się takie instrumenty właśnie jak budżet. Mamy do czynienia z próbą stworzenia nowego budżetu na 2021-2027. Który byłby kontynuacją z pewnymi modyfikacjami poprzednich budżetów, z których to my czerpiemy pieniądze na fundusze strukturalne, fundusze rolne i tak dalej. One są
nie są żadną nagrodą. Ja wielokrotnie tłumaczę, te fundusze nie są żadną nagrodą za zachowanie, za istnienie tego czy innego rządu. Jest to po prostu rekompensata ekonomiczna za otwarcie naszych rynków, które nastąpiło już w 1992 roku, kiedy zostaliśmy krajem stowarzyszonym z Unią, potem weszliśmy w 2004 do Unii i z większością państw Unii Europejskiej, czy z dużą grupą państw europejskich, ponieważ są silne gospodarki, mamy ujemny bilans handlowy. Stąd też jest to ekonomiczny układ rekompensujący nam te pewne straty za otwarcie gospodarki. To się nie podoba, to jest wykorzystywane przez wielu ideologów, polityków ideologów Unii Europejskiej i w fałszywy sposób przedstawiany, iż my korzystamy z Unii jako rzekomo bankomatu i z tych funduszy budujemy sobie Polskę. No a przecież jest to nagroda za wejście do Unii Europejskiej. To jest nieprawda. Po drugie, ze względu na pandemię stworzono drugi dodatkowy równoległy budżet i to jest rzecz niebywała, którą warto opisać. Unia Europejska ma możliwość zdobywania pieniędzy, jeśli się zgodzą wszyscy członkowie Unii Europejskiej, poprzez nakładanie podatków, Unia Europejska, czyli Komisja Europejska, poprzez nakładanie podatków i zaciąganie pożyczek. To są prerogatywy państwa, jak do tej pory. W związku z tym, aby wyposażyć Unię Europejską, wyposażyć Komisję w takie uprawnienia, wszystkie państwa członkowskie muszą się zgodzić. I również my, i nasz parlament, nasz Sejm musi to zaakceptować, bo to jest przekazanie Komisji Europejskiej, jak powiedziałem, uprawnień państwa. I z tych pieniędzy, oczywiście moglibyśmy też z tak zdobytych pieniędzy poprzez pożyczki i podatki, moglibyśmy czerpać fundusze na odbudowę gospodarki po pandemii. Mogłyby to być granty, a mogłyby to być też pożyczki. I tę część budżetu europejskiego politycy chcą uzależnić od praworządności. Nie byłoby w tym niczego niestosownego, gdyby tę praworządność, wykorzystanie tych budżetów rozumiano jako prawidłowy sposób zarządzania tymi pieniędzmi, gdyby stworzono mechanizm ochrony antykorupcyjny, antydefraudacyjny i tak dalej, to na to są oczywiście specjalne instytucje jak Trybunał Obrachunkowy w Unii Europejskiej, który mógłby po prostu sprawdzać bilans tak wykorzystanych pieniędzy. Ale powiedziałem na samym początku, jest to walka o władzę. W związku z tym znaczna część polityków lewicowo-liberalnych w Unii Europejskiej zdecydowała, że to jest dogodny instrument, aby monitorować państwa członkowskie w Unii Europejskiej. W związku z tym stworzono bardzo szeroką definicję praworządności, która nie ma nic wspólnego z ustrojem sądowym w państwach członkowskich. Oczywiście tam są elementy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, ale ta definicja dotyczy kwestii społecznych, a nawet światopoglądowych. Nic z tego nie jest przewidziane w traktatach. Nigdzie w Unii Europejskiej nie ma prawa wkraczać w kwestie nauczania religii w szkołach i tak dalej. I taką, stosując taką definicję praworządności, można by blokować fundusze europejskie przekazywane państwom członkowskim. Co oznaczałoby, że praktycznie państwo czy rząd pozbawiony takich funduszy mógłby upadać. W rezultacie Komisja Europejska dostawałaby narzędzia, aby decydować, jaki rząd w państwie członkowskim może funkcjonować, mimo tego, że nawet taki rząd wygrałby wybory demokratyczne, miałby demokratyczną legitymację do rządzenia krajem. Ale pozbawiony funduszy, stygmatyzowany w ten sposób, no, mógłby spotkać się ponownie z ostracyzmem we własnym kraju i upaść. Jest to niesłychanie niebezpieczny moment w tej chwili w historii Unii Europejskiej, ponieważ on grozi utratą suwerenności przez demokratyczne rządy na rzecz niedemokratycznej instytucji, jaką jest Komisja Europejska. Przypomnę, że Komisja Europejska składa się z polityków desygnowanych do tej pracy przez państwa, a nie wybieranych w żadnych wyborach powszechnych czy innych w Europie. Panie europośle, w takim razie jakie stanowisko teraz powinien mieć polski rząd? Co powinien, jaki przekaz skierować właśnie w kierunku Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki?
No taki, jaki mamy. Tutaj premier zachowuje się poprawnie, właściwie. Tłumaczy przede wszystkim to wszystko, o czym mówiłem. Próbuje zbudować koalicję, bo już mamy przecież poparcie takich krajów jak Węgry. Kilka miesięcy temu również w trakcie wizyty w Wilnie wypowiedział się podobnie za Polską premier Litwy. Mam nadzieję, że będzie to podtrzymywał. Mam nadzieję, że jeśli się okaże, że są 2-3 państwa, które to podnoszą, to znajdą się inne, które też to podniosą, również na zachodzie Europy. Ale kolejnym elementem to jest dotarcie do biznesu zachodniej Europy. Trzeba pamiętać przecież, że fundusze europejskie, fundusze spójnościowe, które otrzymujemy, jak powiedziałem, nie w nagrodę, ale jako rekompensata za otwarcie rynków, są w znacznej mierze przekazywane na rozbudowę naszej infrastruktury. I jeśli państwo jeździcie przez Polskę po drogach, to widzicie tam stojące tablice Skańska, Alpinebau i tak dalej, Strabag. To są zagraniczne firmy, które budują te drogi czy inną infrastrukturę. Eksperci twierdzą, że z każdego euro, które w ramach tych funduszy przychodzi do Polski, około 80 centów właśnie poprzez zatrudnianie tych firm wraca z powrotem na zachód. W związku z tym, nawet jeśli by przyznać, że to są jakieś nagrody, które utrzymujemy, to w 80% te nagrody spływają z powrotem do firm zachodnich. Więc warto być może dotrzeć do tego biznesu zachodniego, który pracuje u nas, a który sprzedaje też nam technologię, i pokazać, że jest to samobójczy krok dla Europy Zachodniej, ponieważ zabranie ewentualnie funduszy europejskich w Polsce czy innym krajom naszej części Europy spowodowałoby potężne straty dla firm właśnie zachodniej Europy. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz do aktualnych wydarzeń państwa i moim gościem był Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. A my z państwem spotykamy się dosłownie za kilka minut i na chwilę będziemy odpoczywać od polityki, a będziemy rozmawiać o wydarzeniach kulturalnych. Do zobaczenia.